jak pani patrzy dzisiaj na ten problem, to on jest w jakiejś mierze rozwiązywalny? Oczywiście, że tak. Da się. My tu mówimy na przykład o likwidacji bezdomności ulicznej. Jeśli nawet w sytuacji takiej, jak się, tak jak pan mówi, że latem się nie mówi, mówi się o osobach bezdomnych latem, bardzo często w kontekście tego, że są brudni i śmierdzący. No więc co powinno być? Powinno być więcej łaźni dla tych osób, powinno być więcej streetworkerów, osób, które poinformują tych ludzi, gdzie można pójść się wykąpać. Ci ludzie, których widzimy na ulicy, bardzo często te takich brudnych, śmierdzących, zarośniętych, z torbami, nawet już po pierwszej rozmowie osoba... nie zajmująca się tematem bezdomności, zauważy, że ci ludzie mają problemy różnego rodzaju psychiczne. Czasami z nadużywania alkoholu, czasami po prostu z tego, że nie biorą leków latami, a powinni. Kryzys bezdomności ma to do siebie, że człowiek, który ląduje na ulicy, nie ma gdzie spać i jest pozbawiony pomocy i wsparcia bliskich, znajomych, wszyscy go stygmatyzują, on potrzebuje pomocy specjalistycznej. Bardzo często nie tylko pracowników socjalnych, ale wręcz psychiatry. Psychologa, takiego wsparcia bardzo specjalistycznego. I na tym powinny się projekty skupiać. No tak, bo być może zanim stał się bezdomnym, to w jakimś sensie te potrzeby, które miał, były zaspokajane, a w momencie, kiedy wylądował na ulicy, to już jego potrzeby są takie, żeby coś zjeść i mieć się gdzie przespać, czyli te najbardziej podstawowe, a te, które mogło mieć wpływ na jego zdrowie, już mniej. Tak? To jest jeszcze bardziej skomplikowane. My często mówimy o tym, że bezdomność zaczyna się w domu. Że tak naprawdę ten proces izolacji od społeczeństwa i ten proces takiej degradacji społecznej zaczyna się już w domu. Człowiek przestaje płacić, przestaje chodzić do pracy, nie ma pieniędzy, przestaje płacić rachunki, zaniedbuje gospodarstwo domowe, ale i też te całe życie społeczne. I to trwa tak naprawdę latami. I tak od wielu lat też alarmujemy, że powinniśmy zajmować się ludźmi, którzy są zagrożeni bezdomnością, bo jeśli się nimi zajmujemy dopiero w momencie, kiedy oni lądują na ulicy, to my też nie jesteśmy cudotwórcami, a już na pewno wprowadzanie sztywnych zasad i rygorów nie pomoże tym ludziom. Ale my jesteśmy w stanie odkryć, czy jakby zauważyć ten problem już na tym etapie? Oczywiście, że tak. Na przykład w Berlinie byliśmy tam. Jeśli trafia pierwsza sprawa eksmisyjna do sądu, to sąd informuje służby społeczne o tym, aby zająć się takim człowiekiem i mu pomóc. I robi się wszystko, aby ten człowiek nie wylądował na ulicy. A my wczoraj w Sejmie wysłuchaliśmy steku bzdur ludzi, którzy się zajmują projektowaniem ustawy i mówią o tym, że tam lądują rodziny z dziećmi. Gdzie? W ogrzewalni? Ci ludzie w ogóle nie wiedzą, o czym mówią. Ogrzewalnia to jest pomieszczenie z krzesłami. Tam chcą wysyłać rodziny z dziećmi, zrównywać ogrzewalnię ze schroniskiem? To jest w ogóle jakaś parodia, to jest przerażające. To jest przerażające, co próbują wprowadzić nam posłowie.